Zespół Szkół Technicznych. To właśnie za murami tej szkoły uczniowie 4 klasy Technikum Elektronicznego nagrali swój grudziącki Harlem Shake. Filmik zamieszczony w ubiegłym tygodniu na kanale YouTube zebrał już ponad 300 tysięcy wyświetleń. Są ze mną uczniowie 4 klasy Technikum Elektronicznego, którzy są autorami grudziąckiego Harlem Shake'u. Słuchajcie, skąd w ogóle wzięliście pomysł, żeby nagrać taki filmik? No, w internecie widzieliśmy podobne filmiki i chcieliśmy na wzór tego nagrać coś swojego. A rekwizyty skąd wzięliście, żeby stworzyć to internetowe dzieło? No, ogólnie pozbierałem pełno rekwizytów z domu, koledzy też poprzynosili różne tam peruki, nie peruki. No i tak każdy się przebrał za coś tam. Forfiter jest z domu ode mnie, sobie wpływam na rudników. A jest. Ty byłeś tutaj tą panienką owiniętą w worek foliowy i pomarańczową perukę. Skąd pomysł, żeby się akurat za tą postać przebrać? Nie było pomysłu, wszystko na spontanie. Każdy przyniósł coś, taki pomysł ktoś padł, że zaraz mi obwiną streczem, obwinęli, peruka na głowę i jazda. A jak do tego, powiedzmy już nagrania, które zostało opublikowane w internecie, odnieśli się nauczyciele? Znaczy, na początku nikt o tym nie wiedział. To w ogóle był taki spontan, że nikt z nauczycieli o tym nie wiedział i zrobiliśmy to tak, że nauczyciel nasz wyszedł między lekcjami z klasy. Zamknęliśmy tą klasę, wszyscy się przygotowaliśmy. Później jak nauczyciele to już zobaczyli, sami pokazywaliśmy, no to było zdziwienie i większość się wypowiadała dobrze na ten temat. Filmik trwa około 30 sekund. Czy mieliście jakieś próby przed tym nagraniem, czy to był pełen spontan? Nie, od razu. Mieliśmy tak mało czasu na przygotowanie wszystkiego i na występ, że to nie mogło być żadnego. Prędzej żadnej próby, bo to była niespełna 20 minut przerwy, gdzie mieliśmy wszystko zrobić w tym czasie. A spodziewaliście się takiej liczby wyświetleń na YouTubie? Pewnie, że nie. To jak zobaczyliśmy po pierwszym dniu, jak skoczyło nam wyświetlenia, to myśleliśmy, że będzie góra 10 tysięcy, a tutaj 3 dni 300 tysięcy. Jest ze mną wychowawczyni chłopaków z klasy 4 Technikum Elektronicznego. Pani profesor, jak pani zareagowała, jak zaczęła po raz pierwszy ten filmik? Ja już wiedziałam, że chłopcy nagrali ten film, więc z ciekawością oglądałam go. No i byłam zadowolona. Podobał mi się, chociaż wiedziałam, że jest bardzo spontaniczny. A spodziewała się pani takiej popularności w internecie? Nie, skąd? W ogóle. Znaczy chłopcy też się nie spodziewali, bo oni są w ostatniej klasie technikum i zrobili ten film jakby na pamiątkę, dla zabawy. Żeby mieć pamiątkę po tych wspólnych latach i się nie spodziewali takiej reakcji, nie spodziewali się, że będzie się ten film tak wszystkim podobał. No ja się też nie spodziewałam, że aż tak. A jak na pomysł tworzenia takiego filmiku zareagowali uczniowie z innych klas? Byli zainteresowani, bo już w trakcie kręcenia po prostu byli zainteresowani tym, co klasa robi. Także podobało im się. Wiem, że klasie 4, a Technikum Informatycznego też się podobał ten film. A czy przed nakręceniem tego filmiku przez klasę słyszała pani w ogóle o Harlem Shake'u? Słyszałam, że wcześniej popularny był Gangnam Style, tak? A Harlem Shake zastąpił niejako tamten styl. Także tyle wiem na ten temat, że jest to coś nowego. Harlem Shake to nowy hit internetu, który mimo totalnej absurdalności ma rzesze fanów na całym świecie. Tańczą wszyscy, bez względu na miejsce, w jakim się znajdują. W toalecie, autobusie lub nawet pod wodą. Nawet jeśli ktoś na początku reaguje sceptycznie na absurdalne tańce, to po pewnym czasie sam nabiera ochoty, by stworzyć własny filmik do Harlem Shake. Podobnie było z chłopakami z grudziąckiego Technikum Elektronicznego.